Hej, witajcie na kanale Mój Psi Świat w kolejnym Q&A. Dzisiaj już jest trzecia część, także może już Wasze pytanie pojawiło się w którejś z poprzednich. Zajrzyjcie sobie tam, a jeżeli chcecie nadal zadać pytanie, to dodawajcie je pod tym zdjęciem na Facebooku. Ja nie wiem, czy to widać na komórce przy tym świetle, ale może to jest też wstawię, że po prostu ja tylko spod tego zdjęcia biorę pytania, bo gdybym brała je z każdego miejsca, to bym w życiu tego nie ogarnęła. I jeszcze na początku taka rzecz, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne związane takie z agresją, jest to jakiś głęboki, skomplikowany, związany z wieloma rzeczami problem, to niestety nie mogę odpowiedzieć, bo muszę tak coś konsultować osobiście, więc takich pytań nie zadawajcie. Ok, przechodząc do pytań. Tutaj Florentyna zadaje pytanie, jak można nauczyć psa dobrego kontaktu z innymi psami? Moja kuzynka ma szczeniaka Degrassel i jest on mniejszy niż mój biwerek. Ale Zgredek i tak się go boi i przegania go z naszego ogródka, ucieka albo go straszy. Co ciekawe, Zgred uwielbia inne psy i ma wielu większych i mniejszych od siebie przyjaciół. Strasznie zabiega też o moje względy, kiedy trzymam Bobiego szczeniaka na rękach. Wiem, że to trudne pytanie, ale chcę, żeby się polubili. Zaznaczam także, że oba psy to suczki. To nie suczki, przepraszam, czyli psy. Czy słyszałaś też kiedyś może o rasie Beaver Yorkshire Terrier? Jeśli tak, to co o niej sądzisz? Słyszałam o tej rasie oczywiście, co o niej sądzę. Słuchajcie, ja też nie lubię odpowiadać na takie pytania, bo dla mnie każda rasa ma w sobie coś fajnego i nie znam takich ras, które na przykład bym powiedziała, że to jest beznadziejna rasa, nie lubię jej i coś w tym stylu, także ja uważam, że po prostu to jest tyle ras, żeby też każdy potrafił dobrać psa dla siebie. Więc tak jak mówię, według mnie to są w porządku psy, nic za nich nie mam. Okej, jak poradzić sobie z tym problemem, o którym mówisz? Może to jest tak właśnie, że nie wiem, to jest jakby już moja może nadinterpretacja, ale być może jest tak, że jeżeli chodzi o inne psy, to nie wiem, czy się spotykacie na placu, bo mówisz, że on przegania go z ogródka. Także nie wiem, czy te inne z tymi innymi psami także spotykałaś swojego psa na ogródku, czy to zdarzało się raczej na terenie neutralnym, czyli gdzieś na spacerach i tak dalej. Jeżeli to się nigdy nie zdarzało na Twoim terenie, no to stąd też Twój psiak może troszeczkę bronić tego swojego terenu i walczyć o te swoje zasoby dla niego cenne, czyli właśnie jak Ty, Twoja uwaga, jego miejsce, to są dla psa cenne rzeczy i to po prostu trzeba wyuczyć w psie, żeby on potrafił się tym dzielić, żeby spokojnie to znosił i widział, że nic się nie dzieje, kiedy inny psiak chodzi po jego placu, czy na przykład ty bierzesz innego psiaka na ręce, to jemu nic jakby nie ujmuje się. Także tutaj musisz pracować nad tym, żeby z tym psiakiem ćwiczyć w ten sposób, że na przykład kiedy bierzesz szczeniaka na ręce, to wtedy, żeby Twój psiak również miał jakieś zajęcie, na przykład dać mu konga, zająć go czymś, bądź żeby inna osoba wtedy się nim zajmowała, żeby to, że na przykład zajmujesz się innym psem, żeby wpływało także korzystnie na jego sytuację. Dzięki temu on będzie bardziej to tolerował i ja też myślę, że z każdym dniem będzie w ogóle łatwiej, będzie to dla niego taka bardziej naturalna sytuacja, im częściej właśnie będą miały ze sobą kontakt, to tym Twój psiak będzie łatwiej mógł to wszystko zaakceptować. Oczywiście na początku lepiej unikać na przykład podawania czegoś bardzo cennego do jedzenia dwóm psiakom, albo na przykład jednemu, żeby nie walczyły między sobą o to, ale ogólnie no, trzeba delikatnie, stopniowo oswajać tego Twojego psiaka, wspólnie się bawić, robić jakieś właśnie wspólne zabawy, żeby one się również polubiły i zacieśniły więź między sobą. Także strasznie to gorąco, powiem Wam. Nie wiem, czy sobie nie założę okularów, sobie w sumie wzięłam, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Tutaj Kinga pisze. Kinga wygrałaś chyba w którymś moim konkursie, bo pamiętam właśnie, że masz psiaka Nero. I tutaj jest pytanie. Czy można nauczyć psa, aby spokojniej, wolniej podchodził do psów? Mój Nero 100% łagodny, do wszystkich psów się cieszy i chce podejść. I jak widzę, że ten drugi pies, oba na smyczach, też podchodzi, to pozwalam Nerowi podejść, tylko niestety Nero z tych 2-3 metrów smyczy pędem podbiega do drugiego psa, cały czas się przy tym trzęsie, mniejszy psy potrafi popchnąć głową przy wąchaniu, obiega psy, plączą się smycze i denerwuje tym te psy. Wolniej podchodzi tylko do psów, które bardzo wyraźnie ostrzegają warcząc. Lepiej wychodzi to jego witanie się z psem, gdy oba są bez smyczy, albo tylko Nero jest na smyczy. Możesz coś podpowiedzieć, a jeszcze jedno pytanko. Czy psu jedzącemu suchą karmę należy myć zęby? Jeśli tak, to jak można dorosłego psa oswoić z tą czynnością?
Jeżeli chodzi może najpierw o te ostatnie pytania, czy psu jedzącemu suchą karmę należy czyścić zęby? To też zależy od rasy, od tego po prostu, czy rzeczywiście twojemu psu zbiera się jakiś ten osad nazębny. Jeżeli tak, to oczywiście wtedy możesz mu je czyścić. A jak to robić? Dla mnie na przykład najwygodniejsze by były te nakładki na palec, którymi właśnie możemy bezpośrednio tą nakładką, którą mamy na palcu, z tym szczoteczką taką, różne są te szczoteczki z różnych materiałów wykonane, i wtedy po prostu możemy właśnie masować psu te zęby. Na początku warto oswajać psa, też można to robić z klikerem, czy po prostu w formie zabawy, żeby gdzieś tutaj głaskać psa po pyszczku, nie od razu, wiecie, trzymać i na siłę, na chama tam wciskać te palce i mu szorować, bo to się nie skończy niczym dobrym. Także tutaj piesek jest, piesek, który mi tutaj chodzi i piszczy. Ekscytuje się. Dobra, także stopniowo wszystko, może to nawet zająć ci miesiąc, ale lepiej to zrobić w miesiąc i później już mieć spokój, niż właśnie tak na siłę, za szybko to wszystko przeprowadzić. Także wybierz też jakiś fajny produkt, który nie będzie taki niesmaczny dla psa, który będzie mu się dobrze kojarzył, i oczywiście też po takim na przykład testowaniu, tutaj na przykład po tym przyzwyczajaniu psa w ogóle do tego zabiegu, zanim jeszcze go rozpoczniesz robić, to na przykład tu najpierw głaszczesz pyszczek go po fafelkach, dajesz jakiegoś smaczka, czy właśnie jakąś pastę, żeby ta też konsystencja mu się dobrze kojarzyła. I następnie gdzieś tu pod fafelka mu starasz się wcisnąć. Póki jest spokojny, to wtedy go nagradzasz. Ważne sukcesem będzie to, żeby robić bardzo krótkie sesje, a często. Nie ma co tutaj przedłużać tego ćwiczenia do tego, żeby pies się zaczął frustrować. A odpowiadając na twoje pytanie pierwsze, właśnie czy można nauczyć psa spokojniejszego takiego zachowania względem innych psów, to oczywiście można, nawet w dorosłym wieku. Na pewno postaraj się, żeby na przykład twój pies miał kontakt też z takimi opanowanymi psami. Jeżeli idziesz gdzieś na spacer, to żeby on też częściej może mógł pobawić się z jakimś psem, zrelaksować, poleżeć sobie z nim, pobawić się, żeby to nie było zawsze takie bardzo intensywne doznania, bo dzięki temu on też będzie spokojniej do tego podchodził, i bo to trzęsienie się to też są duże emocje, dlatego on po prostu aż jest cały trzęsący się, kiedy podchodzi do innych psiaków, i stara się też wybierać psy takie spokojne w kontaktach. W tym momencie naprawdę sporo jakichś różnych szkół, czy nawet prywatnie ludzie organizują różnego rodzaju spacery, także możesz poszukać czegoś takiego w swoim mieście, a jeżeli takiego czegoś nie ma, to możesz zorganizować sama. Także wystarczy utworzyć wydarzenie na Facebooku i myślę, że znajdą się też właśnie chętni. To też jest fajna okazja, żeby zawrzeć nowe wiadomości, znajomości z psami i wymienić wiadomości różne. Także staraj się właśnie, bo tutaj piszesz, że bez smyczy jest lepiej. Także możesz też robić tak, że jeżeli widzisz, że inny psiak jest nastawiony dobrze do twojego i krzyknąć do właściciela, czy wszystko jest ok, czy mogą się przywitać, wtedy również go możesz spuścić ze smyczy, żeby rzeczywiście nie plątały się w tych smyczach. I starać się go właśnie relaksować, uspokajać przed tym, jak on też się spotka z jakimś psem, to też możesz sprawić, żeby on nie miał takiej nadwyżki dużej energii, czyli żeby to było już po jakiejś zabawie, po węszeniu, właśnie węszenie, rzucie gdzieś tam jakiś relaks, szukanie smaczków, to też tak relaksuje psa, dlatego takie ćwiczenia możesz wprowadzić na przykład zanim wiesz, że za chwilę gdzieś tam mogą być psy i on będzie się mógł z nimi spotkać. Także żeby był troszeczkę taki właśnie zmęczony fizycznie i psychicznie, dzięki temu może łatwiej mu będzie opanować te emocje, niż tak zbiegły z marszu na spacerze. Z tego co pamiętam, to masz labradora, także są to też psy, które są takie dosyć niedelikatne ogólnie i właśnie czucie tutaj skóry jest mniejsze niż na przykład innych ras. Wynika to z ich przeznaczenia pierwotnego, także wtedy im to było przydatne, więc nawet szczeniaki, które bawią się między sobą w miocie, robią to troszkę mniej delikatnie niż na przykład byłby to miot na przykład whippetów, które delikatnie troszeczkę będą się między sobą bawiły niż labki, także to też jest ważne w trakcie socjalizacji, żeby taki labek czy każdy inny psiak mógł właśnie bawić się z różnymi szczeniakami, z różnymi innymi psami, bo wtedy one też będą go uczyły delikatniejszej zabawy i nie pozwalały mu na takie właśnie harce i popychanie i tego typu rzeczy. Także
to by było na tyle, na ile mogę Ci odpowiedzieć. Monika tutaj zadała pytanie, mam psa owczarka niemieckiego 6 lat. Od mamy go chodził na smyczy, fleksji i kolczatce. Niedawno dowiedziałam się, że jest to bardzo szkodliwe. Kupiłam mu obrożę półzaciskową i zwykłą smycz 1,5 metra. Z tą obrożą zaciskową nie był to dobry pomysł. Jak powiedziałaś to w filmiku. Pies ciągnie na smyczy, jak go nauczyć, aby chodził przy nodze? Gdy go puszczam ze smyczy, biega, a gdy ją zawołam, od razu przybiega. Po czym ją zapnę, od razu zaczyna ciągać. Zamierzam wybrać się na psią szkółkę w moim mieście. Myślisz, że to zaskutkuje? Pozdrawiam, Monika i Winia. Pozdrawiam Was również. Jeżeli chodzi o obroże, to ogólnie bym Ci polecała szelki. Jeżeli chodzi o obroże, z obroży to polecam szelki, tak. Także pies też w szelkach czuje się bardziej komfortowo, jest takim niezestresowanym. Jest to dla niego wygodniejsze. Także jeżeli teraz chcesz zacząć właśnie naukę chodzenia na luźnej smyczy, to polecałabym Ci właśnie zakupienie wygodnych, takich komfortowych dla psa szelek. Dla mnie to jest takie dosyć oczywiste, ale no wiem, że wielu ludzi po prostu obroże uznaje jako taką pierwszą rzecz, którą się kupuje psu. Dla mnie naprawdę szelki są najlepszym rozwiązaniem. Ich nacisk jest inaczej rozłożony, nie na szyję bezpośrednio psa, która jest bardzo delikatna, porównywalna bardzo do szyi człowieka. Także wyobraźcie sobie taki ciągły nacisk. No, do urazu nie trudno, żeby doszło. Ja podlinkuję artykuł taki bardzo właśnie fajny, ciekawy, nasycony informacjami, takimi konkretami badaniami właśnie odnośnie wpływu obroży i tego, dlaczego szelki są właśnie lepsze. Także polecałabym właśnie zmianę na szelki, z tym, że dobrze by było to zrobić, bo w tym momencie, jeżeli twój pies ma 6 lat, to ona pewnie w kolczatce, przypuszczam, że prawdopodobnie też troszeczkę ciągnęła, bo psy często się po prostu przyzwyczajają do tego bólu i nie rozumieją za bardzo tej zależności, bo nie jest to używane w poprawny sposób, bo bardzo ciężko w ogóle używać kolczatkę w poprawny sposób i nikomu jej nie polecam. Nie uważam, żeby było jakieś usprawiedliwienie do stosowania kolczatki, że ktoś uważa, że dobrze ją stosuje, bo jest to dosyć niemożliwe. Także polecam właśnie zmianę na te szelki, kiedy pójdziesz do szkoły dla psów, bo tam trener dokładnie Ci powie właśnie, jak te zmiany wprowadzić i to też będzie dla psa zmiana sytuacji, tak, że mu będzie łatwiej się przestawić, bo jeżeli ona przez 6 lat ciągnęła, to teraz oduczenie jej tego, zmiana jej sposobu myślenia, nie będzie to łatwo oczywiście, ale da się to zrobić. Także film o tym, jak co zrobić, żeby pies nie ciągnął na smyczy, planuję nagrać. Ja wiem, że to już planuję bardzo długo, ale cały czas myślę, jak to zrobić, żeby rzeczywiście tam znalazły się informacje, które mogą pomóc większej ilości osób, bo problem ciągnięcia na smyczy tak naprawdę często wynika z bardzo, bardzo wielu rzeczy. Może to być stres u psa, lękliwość, nadmierne pobudzenie, nieumiejętność kontrolowania swoich emocji, zła relacja z właścicielem, właśnie brak zaspokojenia jego wszystkich potrzeb. Także to wszystko składa się na ten problem. Oczywiście jest to też takie zachowanie wyuczone, bo pies ciągnie, bo dochodzi wtedy do swojego celu, który sobie upatrzył, czy to jest zapach, czy to jest po prostu chce iść do przodu i wtedy, kiedy ciągnie, to idzie do przodu. Więc to jest dla niego prosta zależność, że po prostu musi ciągnąć, żeby iść do przodu. My musimy to przełamać, zmienić jego odruchy i schemat myślenia, ale tu, jeżeli właśnie chcesz wybrać się do psiej szkoły, to warto, żeby to właśnie pod okiem trenera zrobić. Mam nadzieję, że to będą osoby dobrze z doświadczeniem, które wiedzą, jak to zrobić poprawnie. Unikaj wszelkiego, jeżeli to będzie szkoła, gdzie psa każą Ci szarpać, ciągnąć, krzyczeć na niego, to zrezygnuj z tej szkoły, bo to nie jest dobra droga. Także pozytywnymi metodami, skojarzeniami, pokazaniem psu, czym skutkuje jego zachowanie, a czym będzie skutkowało to, że przestanie ciągnąć, to wtedy dopiero będzie mógł dochodzić do danych celów, które sobie upatrzy, to wszystko należy zmienić. Więc no, tak jak mówię, nie jest to łatwe, ale nie jest to nie do zrobienia. Marysia, Martyna i Gabrysia zadały pytanie. Jakiś czas temu z rodzicami wyprowadziliśmy się od dziadków, ale mój pies cały czas ucieka z nowego domu do dziadków. Wystarczy chwila nieuwagi, otwarte drzwi, chociażby na moment i psa już nie ma. Do dziadków jest około 3,5 km, zazwyczaj po zabraniu psa, nie mija 2 dni i już ucieka. Co zrobić, aby tego nie robił? Dodam też, że dom nie ma żadnego ogrodzenia.
To też zależy, bo piszesz, że wcześniej mieszkałeś z dziadkami. Widocznie psiak był bardzo przyzwyczajony właśnie do tego miejsca, oczywiście, ponieważ tam mieszkał, ale też może właśnie do dziadków. Zastanów się, czy właśnie to bardziej oni się nim opiekowali, czy bardziej ty byłaś z rodziną właśnie jego takim właścicielem, że rzeczywiście wy spędzaliście z nim więcej czasu. Jeżeli nie, to też warto by było właśnie popracować nad relacją, nad zacieśnieniem tej więzi, nad większym, częstszym spędzaniem czasu. Właśnie na długie spacery, zabawa, na różne sposoby, z pomysłów znajdziesz dużo na moim kanale, jak można spędzać czas z psem. I kolejna rzecz to no niestety to może się powtarzać przez jakiś czas, bo psiak uznaje, że jego dom jest tam, więc dlatego tam ucieka. Jeżeli nie masz ogrodzenia, no trzeba niestety bardzo uważać, żeby ten psiak nie uciekał i jednak pilnować tych drzwi. Myślę, że to nie jest problem, żeby po prostu zamykać drzwi. Także dbając o jego bezpieczeństwo, powinnaś rzeczywiście na to zwrócić uwagę i z czasem to powinno minąć, z tym, że no musisz popracować nad relacją większą z psiakiem i też nad tym, żeby psiak jakby coraz mniejszy kontakt miał może właśnie z dziadkami na rzecz tego, że ty będziesz spędzała więcej czasu, wy będziecie spędzały więcej czasu, bo tu było właśnie to pytanie zadane jakby przez trzy osoby, więc no tutaj nie ma takiej rady, że po prostu powiesz psu, słuchaj, nie uciekaj, bo teraz tu mieszkamy, tylko no musisz nad tym popracować i tak jak mówię, no warto, żeby ten dom miał ogrodzenie, nie wiem, czy to jest nowy dom i po prostu jeszcze nie zbudowaliście ogrodzenia, ale ogrodzenie to jest naprawdę podstawa, bo to, że pies nawet mieszka w jakimś domu już 10 lat, to kiedy znajdzie gdzieś jakąś dziurę w ogrodzeniu, to jest możliwe, że po prostu sobie wyjdzie i to nie jest robienie nikomu na złość, tylko on po prostu korzysta z okazji. Pomyślał sobie, że w sumie to sobie mogę wyjść i coś powąchać, no i tak zapach mógł go gdzieś tam pociągnąć dalej. No i psiak ucieka w ten sposób, także to nie jest nic złego, że pies ucieka. On po prostu skorzystał z okazji. Oczywiście są psy, które trzymają się mega domu i w ogóle nie myślą o żadnych tam wojażach po osiedlu czy okolicy, ale no nie możemy zakładać, że każdy pies taki jest i powinniśmy zadbać o jego bezpieczeństwo, żeby rzeczywiście nie mógł uciec od nas, bo to tak jak mówię, to nie jest to, że on nam robi na złość i obmyśla plan ucieczki każdego dnia, tylko korzysta z okazji i robi to, do czego był przyzwyczajony przez lata. Wiktoria zadała pytanie, nagrasz filmik jak nauczyć zachęcić psa, by wyciągał smaki z konga? Tu jeszcze są kolejne pytania, także najpierw na to odpowiem. Myślę, że nagram taki film, bo wiem, że mam taki filmik, gdzie jest właśnie takie pierwsze napełnianie konga, chyba trzy sposoby, ale po prostu widzę, że jest taka potrzeba, żeby jednak nagrać taki film osobny właśnie, jak zachęcić takiego niechętnego psa do zabawy tym kongiem. Myślę, że filmik to będzie najlepsze rozwiązanie, ale po prostu należy go zachęcić taki dla niego prosty sposób, czyli żeby tam były rzeczy, które łatwo wylatują z niego i żeby były bardzo smaczne, czyli żeby to nie była raczej taka masa, coś lepkiego, co tam wciskamy i on to musi wylizywać, jakoś trudniej mu to wyciągnąć, tylko żeby to były właśnie jakieś kuleczki, coś suchego, może to być też mokrego, na przykład kawałki kurczaka, ale pokrojone na przykład w kostkę i wrzucić kilka, pies wystarczy, że sztruknie to lekko nosem i już coś wypada, także ważne jest to, żeby pies odnosił sukces, żeby się nie zniechęcał, żeby nie stwierdził, że to jest tak trudne, że nie warto w ogóle walczyć o tego jednego kawałka kurczaka. Z czasem pies po prostu nabiera sam takiej chęci gryzienia tego konga, bo sprawia mu to przyjemność. Dla ciebie psy, to jest kolejne pytanie właśnie Wiktorii, dla ciebie psy umierają czy zdychają? Oczywiście, że umierają. Słuchajcie, mówi się nawet nie mówi się, że roślina wam padła czy zdechła, tylko mówimy, że umarł mi kwiatek. Albo no, do wielu rzeczy odnosimy się bardziej, jakby to była istota, niż gdyby to była jakaś rzecz, czy no nie wiem, jak dla mnie zdechnięcie w ogóle, że coś zdechło, to jest bardzo takie negatywne i jakieś takie bez szacunku. Ja sobie nie wyobrażam, żebym powiedziała, że mój pies zdechł. Zdechnij pies. No nie, mój pies, na przykład pies, który żył z moją babcią, moje psy umierały i każde inne zwierzątko, które miałam, nie wiem, chomiki, świnka morska, one też umierały jak dla mnie, a nie zdychały. Nie wiem, po prostu tak uważam, że jest to bardziej adekwatne do użycia, bo to jest istota czująca, która ma emocje, która ma uczucia,
Więc czemu mamy, tak jak mówię, o kwiatku tak nie mówimy, więc czemu mamy tak mówić o psie, który często jest bliższy nam niż nie jeden członek rodziny? Jaka najlepsza obrocza szelki dla psa, który ciągnie na smyczy? Tu akurat po prostu ja zalecam szelki, ale szelki po prostu muszą być wygodne i komfortowe dla psa, dobrze dobrane. Czy one będą takie, siakie czy inne, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby po prostu były wygodne i dobrze dopasowane. Nagrasz filmik o psich sportach. Tak, planuję to. I niebawem właśnie nagram taki filmik z ogłoszeniem, ale właśnie tam chyba maila nowego wymyślę, żeby to rzeczywiście oddzielić. I będę chciała właśnie przeprowadzić takie wywiady z osobami, które właśnie uprawiają sport z psem na różne w ogóle tematy, na przykład z psimi groomerami, po prostu z groomerem, z różnymi takimi dziedzinami dotyczącymi psów. Będę chciała przeprowadzać wywiady, rozmawiać z osobami, które rzeczywiście się tym zajmują i pokazywać Wam to, także myślę, że to będzie coś ciekawego i będę szukała takich osób, także szykujcie się. Gosia pyta. Hej, mam pytanie. Okej. Planuję kupić psa rasy Border Collie. Czytałam, że te psy potrzebują dużo ruchu. Za 2 lata będę miała duży dom z ogrodem na obrzeżach miasta. Wokół tej działki jest dużo pól i łąk. Sądzę, że mam dużo wiedzy o psach. Przeczytałam 28 książek o dresurze i zachowaniu psów. Wydresowałam już 5 bardzo opornych psiaków. Czy pies rasy Border Collie jest dla mnie właściwy? Pozdrawiam. Jeszcze jak czytałam to sobie właśnie pomyślałam, że ja w sumie nigdy nie liczyłam, ile przeczytałam książek, ale nie, fajnie, że to napisałaś, bo rzeczywiście widać, że interesujesz się tym tematem i że wytresowałaś 5 bardzo opornych psiaków. Ciężko mi określić, naprawdę nie znam Cię i to, że na przykład masz właśnie, będziesz miała dom z ogrodem na obrzeżu miasta, to super, bo to na pewno sprawia, że każdego dnia możesz wyjść na fajny spacer, nie musisz gdzieś podjeżdżać samochodem, no i to sprzyja rzeczywiście większej aktywności fizycznej. Nie jest to tak jak na przykład, że mieszkamy w bloku, gdzie również można mieć psa bardzo wymagającego, no ale jednak to już zabiera nam więcej czasu, żeby rzeczywiście dobrze dbać o niego, że musimy gdzieś pojechać, czy tam metrem, czy tramwajem, autobusem do jakiegoś parku, żeby z tym psem fajnie spędzić czas. A tutaj no masz sytuację ułatwioną, więc teren jak najbardziej będzie sprzyjał temu, żebyś dobrze wychowywała swojego psiaka i dbała o jego potrzeby, ale kolejna rzecz, no musisz się zastanowić, czy po prostu Border Collie to jest pies, który, ta rasa, która Ci odpowiada. Musisz wziąć pod uwagę te wszystkie wady, jakie się wiążą z posiadaniem Border Collie, czyli że jest to no, bardzo inteligentny pies, który myśli czasami całkiem inaczej niż inne psy, także warto, żebyś dużo pobyła z takimi psami, pojechała właśnie na jakieś zawody, pogadała z osobami, które mają tą rasę, o ile jeszcze tego nie zrobiłaś, bo nie, może rzeczywiście już to robiłaś. Także musisz po prostu przekonać się sama. Jedynie co Ci mogę zalecić, to żeby być mimo wszystko w tym obiektywnym, żeby nie ulegać emocjom i takiemu napaleniu, jakby, że już z góry zakładasz, że chcesz mieć Border Collie i koniec, i jakieś tam wady czy coś, co Ci do końca pasuje, jakby nie zauważasz tego do końca, tylko stara się naprawdę obiektywnie spojrzeć na to, czy to na pewno jest rasa, która jest dla Ciebie. Bo no, jak sama pewnie wiesz, że jest mnóstwo innych ras, które również mają dużo energii, które są bardzo inteligentne, szybkie, które łatwo bardzo nauczyć wszystkiego, więc pomyśl też o innych rasach i po prostu sama zdecyduj. Ja tutaj nie chcę sądować, kto się nadaje, kto się nie nadaje na właściciela Border Collie. W Dog & Sport naprawdę tam widzę, że jest sporo artykułów, często właśnie o Border Collie, także też polecam Ci ten 2-miesięcznik. No i sama zdecyduj. Mam nadzieję, że jak zdecydujesz się już na jakiegoś psiaka, to będzie wszystko super i będziecie fajnie spędzać czas, bo nie wiem właśnie, czy tutaj nie napisałeś, czy chcesz z nim uprawiać jakiś sport. Warto by było rzeczywiście profesjonalnie się czymś zająć z takim psiakiem. Ewa zadała pytanie. Droga Magdo, mam pytanie. Mój psiak Dropsik jest 7-letnim Yorkiem. Nauczyłam go komendy siad, ale mam problem, bo on siada tylko na dywanie. Nie wiem, co zrobić, co mam z tym zrobić. Pozdrawiam Ciebie, Józuzinkę. Również Ciebie pozdrawiam. Postaraj się ze swoim Yorkiem ćwiczyć na różnych powierzchniach. Na początku, żeby to były miękkie powierzchnie.
ale żeby były różne, czyli nie tylko dywan, tylko na przykład postaraj się rozłożyć jakiś ręcznik, jakąś na przykład matę do ćwiczeń, tego typu rzeczy i przenoś to na dwór. Takie rzeczy łatwiej ci na pewno wynieść na dwór niż dywan. Możesz na przykład też wynieść gazetę. Wszystkie właśnie takie rzeczy, które są raczej miękkie, przyjemne, bo pewnie twój psiak nauczył się, że lubi siadać sobie na takim czymś, na czymś miękkim i wygodnym, więc stopniowo musisz go nauczyć różnych powierzchni. I dlatego warto zaczynać od różnych powierzchni, które są również przyjemne. Także na początku poszerz te powierzchnie miękkie i przyjemne, na których również będzie siadał, żeby to nie był tylko dywan, a następnie staraj się wprowadzać kolejne, inne powierzchnie, które już nie będą aż tak miękkie. Także możesz na początku spróbować z jakąś na przykład taką wycieraczką, która jest przy drzwiach, która na przykład czasami mają takie kolce, może to za dużo powiedziane, ale takie no igiełki, wiecie, w miarę miękkie. Na przykład na trawie, na piasku, to też może być przyjemne dla twojego psa. Także staraj się po prostu na coraz innych powierzchniach ćwiczyć swoim psiakiem. I pamiętaj, że w każdym nowym miejscu, na innej powierzchni, będziesz musiała może na przykład troszeczkę od początku go tego nauczyć, bo być może jest tak, że twój psiak nauczył się właśnie tylko siadać na dywanie w określonym pomieszczeniu. I to jest dla niego tylko czytelne, a w innym miejscu, na innej powierzchni już nie za bardzo wie, o co chodzi. Także to też nad tym się zastanów i mam nadzieję, że to ci pomoże. Wiktoria pyta, mam mały problem, ponieważ mam Lolę, Jack Russell Terrier, i na widok szalek lub smyczy momentalnie pies znika pod łóżko, a jak już wyjdzie, to cała się trzęsie, aż mi jej szkoda. Lola ma 2 latka i jest tak od zawsze, a ja już nie wiem, co mam robić. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam ciebie, Izusie. Również ciebie pozdrawiam. Jeżeli tak ma od zawsze, to być może cały filmik na ten temat już nagrałam, czyli jak oswoić psa z szalkami. Także mam nadzieję, że on ci pomoże, bo być może jest to Jack Russell Terrier, to jest mały pies i mimo wszystko delikatny, zwłaszcza właśnie w wieku szczenięcym. Także być może wtedy szalki były zakładane do końca delikatnie, nie były dobrze oswojone, tylko pies był trochę szarpany, taki wyginane łapy we wszystkie strony. Także zobacz sobie tam ten filmik i mam nadzieję, że ci on pomoże. Tak samo kolejna rzecz, upewnij się, że twój psiak nie ma żadnych problemów zdrowotnych, jakiegoś urazu, na przykład kręgosłupa, coś z łapkami, ze stawami, z kręgami. To naprawdę jest ważne, także udaj się do weterynarza, może na przykład też do fizjoterapeuty psiego i warto to po prostu przebadać, na przykład też wymasować psa, to też może pomóc w razie, gdyby miał jakieś bóle, bo no tak jak mówię, czasami to również jest przyczyna tego, że psiak nie chce chodzić na smyczy, nie chcesz w szelkach, w obroży, w czymkolwiek. Także to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Już mi się powoli kończy bateria w kamerze, także jeszcze 2-3 pytanka myślę i kończymy. Weronika pyta, na czym polega organizowany przez ciebie spacer edukacyjny? Bo słyszałam o nim, ale nie za bardzo wiem, o co chodzi. Później jest jeszcze kolejne pytanie. Spacer edukacyjny polega na tym, że się spotykamy w umówionym wcześniej miejscu. Nagrałam już filmik o takiej aktualizacji, jak teraz będą wyglądały spacery, co się zmieniło. I idziemy gdzieś w przechadzamy się po parku, czy jeżeli to nie jest park, to po innym miejscu. W pewnym momencie też stajemy, także robimy takie krótkie szkolenie dla psów. W trakcie tego też spaceru ludzie do mnie podchodzą, którzy biorą udział w takim spacerze, pytają się jakieś problemy związane z psami, czy po prostu sobie gadamy. Jest taki fajny czas, który możemy spędzić z psami, pogadać sobie, psy się mogą pobawić, też miło spędzić czas, więc na tym polega spacer edukacyjny. I jeszcze twoje drugie pytanie. Mój pies szczeka na każdego obcego mężczyznę, jak na przykład mój wujek przyjechał do nas, to Kajtek, mój piesek, zaczął strasznie szczekać, gdy mój tata poszedł do innego pokoju coś przynieść ochoczo, pobiegł za nim i już się nie stresował. Dlaczego się tak zachowuje w stosunku do obcych mężczyzn? Byłabym wdzięczna, gdybyś mi odpowiedziała. I odpowiadam. Trochę nie rozumiem tej sytuacji, bo twój tata poszedł do innego pokoju, twój pies pobiegł za nim i się już nie stresował w związku z twoim wujkiem.
Może twój tata po prostu przerwał to zachowanie i wtedy Kajtek pobiegł za nim i jak już wrócił, to nie szczekał. Nie wiem, czy to o to chodzi. W każdym razie tak, psy z mojego doświadczenia ogólnie częściej boją się raczej mężczyzn niż kobiet. Może wynikać to z tego, że właśnie mężczyźni mają częściej niski taki ton głosu, są bardziej tacy chyba zamaszyści w ruchach i tacy właśnie zdecydowani. Kobiety są ogólnie delikatniejsze z natury, mają taki wyższy ton głosu, taki cieplejszy, przyjemniejszy i wydaje mi się, że ogólnie są takie bardziej właśnie emocjonalne, czy do psa, czy właśnie do innych osób, dzieci. Więc stąd to może wynikać, że psy właśnie częściej boją się mężczyzn, ale warto nad tym pracować, warto nad tym pracować, żeby twój psiak dobrze kojarzył towarzystwo mężczyzn. Możesz to robić w ten sposób, żeby w trakcie na przykład spacerów, czy zapraszać do domu właśnie mężczyzn, jakkolwiek to brzmi, ale właśnie czy znajomych, czy rodzinę i prosić ich o to, żeby w trakcie wchodzenia nie zwracali uwagi na psa, żeby gdzieś tam nie wyciągali do niego rąk, nie starali się tak na siłę z nim przywitać, tylko dali mu czas, żeby on sam mógł obwąchać ich, sam się z nimi przywitać, gdzieś tam polizać, powąchać i tak dalej, a oni w tym czasie na przykład mogą delikatnie gdzieś upuszczać smakołek, ale nie rzucając z nim w psa, tylko delikatnie na ziemię, gdzieś tak, o tak, 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 po prostu delikatnie, nie w psa stronę, tylko nawet go upuścić wchodząc. Ty tak samo możesz to robić, możesz dać w tym czasie swojemu psu konga, możesz kazać mu szukać smakołyki, tak żeby on się nie skupiał tylko na tym, że ktoś przyszedł i ja muszę go oszczekać, tylko żeby mógł skupić się na czymś innym, żeby ta sytuacja się tak rozbiła i nie było to tak stresujące dla niego. Także ćwicz właśnie w ten sposób, żeby i z czasem myślę, że twój psiak właśnie już będzie w stanie powąchać taką osobę, wziąć nawet smakołek z ręki, także wszystko skrób stopniowo i delikatnie. I dzięki temu mam nadzieję, że sobie poradzisz z tym problemem. Skończyła mi się karta i mnie ucięło, ale chyba dokończyłam myśl, także tu jest kolejne pytanie od Jakuba. Mam małego pieska, który ma 4 miesiące, co lepiej mu dawać, suchą karmę czy mokrą? Pozdrawiam Ciebie i Zuzię. Suchą i mokrą się pisze przez... O, naprawdę, zwracajcie uwagę na ortografię, bo jest to bardzo ważne. Czy lepiej suchą, czy mokrą? To zależy, obydwie są dobre. Z tym, że właśnie przy mokrej karmie no, trzeba bardziej dbać właśnie o jamę ustną psa i ważne, żeby była ona dobrej jakości. Czy to będzie sucha, czy mokra, no, to już zależy od Ciebie. Tutaj Gosia ma bardzo podobne pytanie, na które już odpowiedziałam, także odpowiedź będzie praktycznie taka sama. I tutaj pytasz właśnie, że masz problem, opisujesz, że masz problem z psem, boi się mężczyzn, jak tata chce podejść do niej, to od razu kuli ogon i się napina. Jest kundelkiem, ma 3 lata, mówią, że ją ktoś bił. No jeżeli pies ma takie doświadczenia, no to nie dziwne, że teraz się boi. Także w tym momencie jakakolwiek taka robienie czegoś na siłę, za szybko będzie działało w drugą stronę, czyli no pies będzie coraz bardziej się bał i jednak dystansował. Także też trzeba spokojnie, delikatnie, budując pozytywne skojarzenia, doświadczenia z mężczyznami, którzy też będą delikatnie bardzo do niej podchodzić, dawać jej się obwąchać, dawać jej zdecydować na jak dużo chce kontaktu sobie pozwolić. Także to jest bardzo ważne, żeby nauczyć innych właśnie jak podchodzić do psa. Chcę nagrać o tym film. Martyna pyta, czy nastolatek może zostać panem psa? Czy pies nie będzie podążał za głową rodziny? Co zrobić, aby tak nie było? Pozdrawienia dla Ciebie, Jezus. Słuchajcie, nie ma takiego czegoś, że ktoś jest takim panem psa, jedyny pan. Oczywiście jest czasami tak właśnie, że stąd może poglądy ogólne, że czasami jest tak, że pies na przykład widać, że największą taką więź, najlepszą relację ma z jedną osobą, a to z czegoś wynika, czy na przykład często jest tak, że tak jak ja obserwuję, to na przykład w rodzinie, że pies oczywiście tam każdego słucha, ale jak właśnie mężczyzna, czy tam głowa rodziny, tata i tak dalej, czy właśnie brat jakiś starszy na przykład zawoła psa, to on mentalnie wraca, a inni tam sobie mogą wołać i tak dalej. Wynika to też z takiej właśnie stanowczości i konsekwencji swoich działań, o czym właśnie też na przykład piszę w najnowszym, który ukaże się dopiero we wrześniowym numerze, artykuł na temat imienia psa, czym jest imię dla psa, jak rozmawiać trzeba z psem, czym jest imię dla psa. Także gorąco Wam polecam ten artykuł mój, już we wrześniu już możecie go przeczytać. I tam właśnie też opisuję to, że to myślę, że jest taka cecha kobiet, że my lubimy sobie gadać do psów i tak w sumie trochę bezsensownie, a właśnie mężczyźni przez to, że są
bardziej małomówni. To dlatego też te komunikaty, które wysyłają do psa, jakiekolwiek tam gadanie do niego, to zawsze raczej to już są konkrety, więc dlatego pies zawsze ich słucha, bo po prostu rozróżnia, że rzeczywiście oni od czegoś od psa wymagają, więc ten pies przychodzi. A jak właśnie kobiety czasami tak gadają, mymlają, coś tam, jakby psują te komendy, no to później też to tak wygląda. Ale no to nie, więc to pytanie, czy nastolatek może być zostać panem psa, dla mnie jest trochę no takie, nie ma sensu, bo to nie jest tak, że na przykład jedna osoba jest panem psa. Marcela tutaj pyta, jaki sport kynologiczny szczególnie Ci się podoba? Planujesz coś robić w kierunku sportów z kolejnym psiakiem? Jak najbardziej tak, chciałabym uprawiać z moim kolejnym psem jakiś sport. Najprawdopodobniej będzie to agility, ponieważ jakoś na tą chwilę ten sport najbardziej mi się podoba. Najbardziej by spełnia jakieś tam moje właśnie potrzeby, jeżeli chodzi o sport i właśnie pracę z psem. Wydaje mi się ciekawy, zróżnicowany. Trzeba naprawdę nad wieloma aspektami pracować z psem. Jest to na pewno nieproste, żeby robić to na bardzo dobrym poziomie. Więc pełno wyzwań, cały czas można się rozwijać, cały czas jest coś do zrobienia. Więc jak najbardziej to chyba jest taki sport, który najbardziej na ten moment mnie kręci. Chociaż jeżeli właśnie już nabędę psa jakąkolwiek drogą, to wtedy pewnie to się też wyklaruje bardziej. Okej, to na dzisiaj będzie tyle, także dziękuję Wam za wszystkie pytania. Na kolejną oczywiście będę nadal odpowiadała, także czekajcie na kolejną część, która też ukaże się pewnie za kolejne parę dni. A ja teraz planuję nagrać w najbliższym czasie właśnie film o tym, jak wybrać legowisko dla psa, bo w momencie, kiedy opublikowałam film, gdzie pokazywałam nowe legowisko dla Zuzi, no to dużo się pojawiło takich pytań, jak je dobrać i tak dalej, więc wszystkiego się dowiecie w tym filmie. Być może właśnie w czwartek mi się go uda opublikować, czyli o 17 w czwartek, jak to zawsze, się pojawia w nim filmik, no i czasami w inne dni, także, ale czwartek 17 to jest zawsze taka data, gdzie zawsze staram się opublikować film, chyba że jakieś techniczne są problemy, ale które się zdarzają już coraz rzadziej. Dobra, także dziękuję Wam za uwagę. Polecam Wam obejrzenie moich innych filmów, playlist, bo jest tego już naprawdę sporo. No i do zobaczenia. Pa, pa!